Siema, siema, sensu nie ma, ja jestem Tomix, a to jest kanał Sensu, witam Ciebie serdecznie. Dzisiaj chciałbym poruszyć pewien temat dość interesujący, ciekawy. Przez ostatnie parę dni robiłem dość mocny research, niestety znalazłem tylko cząstkowe informacje, które starałem się zebrać do kupy i przedstawić Wam, bo myślę, że każdej osobie, która dba o swoją sylwetkę, taki temat powinien się spodobać. O czym będziemy dzisiaj mówić? Otóż będziemy mówić dzisiaj o indeksach. A mianowicie będą to trzy indeksy. Indeks glikemiczny, który na pewno większość z Was zna. Indeks sytości, o którym może część z Was słyszała. I indeks insulinowy. Jest to coś, o czym ja sam tak naprawdę nie wiedziałem. I dowiedziałem się dopiero niedawno, ale bardzo mnie ten temat zainteresował i postanowiłem go zgłębić i przedstawić Wam tutaj w tym materiale. Także zaczniemy sobie od tego najbardziej oczywistego, czyli pierwszy temat to będzie indeks glikemiczny. Indeks glikemiczny jest to wskaźnik, który mówi nam o tym, jak podniesie się poziom cukru we krwi po spożyciu 50 g węglowodanów z danego produktu po około 2 godzinach. Czyli jest to wskaźnik, który mówi, jak gwałtownie ten poziom cukru we krwi urośnie. No i co za tym idzie, jakby daleko idące wnioski sugerują też, ile insuliny się wydzieli, ale nie jest to do końca prawda. Nie będę zagłębiał tego tematu, masa jest artykułów i nawet na naszym kanale też jest filmik o owocach, gdzie mówię o indeksie glikemicznym, także ten temat zostawiam, wiemy co to jest. Drugim poruszanym tematem będzie indeks sytości. Indeks sytości jest to taka umowna nazwa dla poziomu sytości danego pokarmu. 240 kilokalorii, czyli równowartości kalorycznej z danego pokarmu, rodzaju pożywienia. No i tutaj grupa badanych dostawała, nie wiem, tam była lista produktów, potem pobawimy się w przykłady, na początku chciałbym Wam z grubsza przedstawić, dostawała jakieś tam produkty i musiała powiedzieć, czy jest po nich najedzona, jak szybko zrobiła się głodna, jak długo utrzymywała się sytość, nie? Czyli mamy indeks sytości. No i trzeci, najbardziej enigmatyczny wskaźnik, czyli indeks insulinowy. Czyli indeks insulinowy. Indeks insulinowy jest to wskaźnik tego, jak bardzo, czy jak dużo indeks insulinowy mówi nam o tym, jak dużo insuliny wydzieli się po spożyciu 1000 kJ, czyli to jest około 240 kilokalorii z danego produktu, czyli to też jakby nie było za dużo badań na ten temat, aczkolwiek moim zdaniem i też zdaniem wielu osób, tutaj na przykład Jacka Bilczyńskiego materiał polecam obejrzeć, on też o tym mówi, mówił o tym już 3 lata temu, ja dopiero ostatnio na niego trafiłem, także indeks insulinowy mówi nam o tym, jak dużo insuliny wydzieli się, nasza trzustka wyprodukuje po spożyciu danego pokarmu. Insulina jest najbardziej anabolicznym hormonem, ale też hormonem, który w największej mierze odpowiada za odkładanie się tkanki tłuszczowej. Także u osób odchudzających się radziłbym uważać. No i generalnie o co chodzi? Chodzi o to, że chciałbym jakby te trzy wskaźniki wziąć pod lupę na podstawie kilku produktów. Zrobiłem sobie taką małą ściągawkę tutaj. Takie najpopularniejsze produkty żywieniowe i dzięki temu można wywnioskować, co tak naprawdę opłaca się jeść, co nas nasyci na dłużej, co nie spowoduje dużego wyrzutu insuliny i tak dalej, bo tutaj indeks insulinowy mówi nam o tym, ile tej insuliny się widzieli. Idąc tokiem rozumowania jakby dietetyków w dzisiejszych czasach, indeks glikemiczny jest najważniejszy, czyli jeżeli coś ma niski indeks glikemiczny, to wytworzy się mało insuliny, a to nie do końca jest prawda. Już Wam zademonstruję przykład. Pierwszy lepszy przykład. Co jecie na śniadanie? Myślę, że bardzo duża część z Was je jajka. Jajko ma... Czy jajko będzie tam jedyneczką naszą, powiedzmy. Indeks glikemiczny jajka, jako że jest to produkt, który nie zawiera węglowodanów, jest równy 0. Indeks sytości jajka, jako że jest to produkt nisko przetworzony, który ma dość dużą gęstość odżywczą,
jest bardzo duże, bo jest aż 150. Oczywiście są to pewne jednostki, które ciężko jest jakoś przeliczać na kalorie, kilokalorie i tak dalej. Jest to po prostu no, pewna skala, no ale zobaczycie, że w tej skali też różne rzeczy różnie się przedstawiają. Zobaczymy po prostu zależność od tego, nie? Bo to nie jest istotne, czy podamy coś w kilogramach, w funtach, bo istotna jest proporcja i jakby zależność. Także mam nadzieję, że to rozumiecie. No i indeks insulinowy jajka jest 31. Wiem, że na ten moment nic wam to nie mówi, ale zaraz przejdziemy sobie dalej. Teraz może przejdziemy sobie do, no co, ziemniaki? Też myślę, że popularne źródło węglowodanów. Ziemniak oczywiście jest już źródłem węglowodanów, więc indeks glikemiczny będzie zawierało. Indeks glikemiczny ziemniaka to jest 78, czyli dość wysoki. Indeks sytości ziemniaka jest, uwaga, to jest chyba rekordzista, 323. Czyli idąc tym tokiem rozumowania, zjadając 240 kilokalorii z ziemniaka, najemy się dwa razy bardziej niż jedząc 240 kilokalorii z jajka, rozumiecie? I indeks insulinowy ziemniaka jest 121. Co, trójeczkę? Możemy dać sobie na przykład biały chleb, co? Popularne źródło węglowodanów w większości osób, powiedzmy, niezwiązanych z tematem. No, więc biały chleb ma indeks glikemiczny 70, czyli nie taki zły, teoretycznie. Indeks sytości za to ma 100. Patrz, widzicie różnicę? 323 a 100. Indeks insulinowy białego chleba to jest tylko 73. Także wnioski cały czas jeszcze nie do końca są jasne. Dobra, kolejnym produktem będzie banan, czyli też dość popularny produkt w diecie. Więc indeks glikemiczny banana to jest 78, czyli praktycznie tyle co ziemniaki. Indeks sytości banana jest 118, a indeks insulinowy banana to jest 81. No dalej to nie jest takie oczywiste. Powiem szczerze, że to nie będzie jakiejś super puenty, bo ja sam nie do końca to rozumiem, ale próbuję wyciągnąć jakieś wnioski. Więc no co, próbujmy dalej. Ryż? Ryż, tutaj jest mowa o ryżu białym, on ma indeks glikemiczny 70, indeks sytości ma 138, no a indeks insulinowy ma 79. Czyli mamy źródło białka tłuszczy, mamy źródło węglowodanów, 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 węglowodanów. To teraz może przejdziemy sobie do źródła czystego białka, co? Może na przykład chuda rybka? No jak wiadomo, źródła białka nie mają indeksu glikemicznego, czyli indeks glikemiczny jest 0. Indeks sytości jest 225, co mnie trochę zdziwiło, bo dla mnie na przykład ryby sycą słabo, no ale według badanych tak wyszło. No i indeks insulinowy ma tylko 59. Nie wiem, czy jakieś wnioski wam się nasuwają. Mam tu jeszcze parę, przykładowo mam jeszcze owsiankę, mam jeszcze wołowinę, mam jeszcze mleko, ale myślę, że tutaj jakby dyskusje, no nie mam już miejsca na tablicy, a poza tym chciałbym też zostawić trochę miejsca do dyskusji, do takiego rozkminki tego, bo sam nie do końca kumam. No ale parę wniosków się nasuwa, mianowicie produkty białkowe, białkowo-tłuszczowe mają troszkę niższy ten indeks insulinowy, co mogłoby być zrozumiałe. Indeks glikemiczny oczywiście też, indeks sytości mają dość wysoki. Ryba jest na drugim miejscu, a jajko jest na pierwszym. Ziemniaki są mega sycące, powodują też duży wyrzut insuliny. No i indeks glikemiczny też nie jest najniższy, ale są bardzo sycące, także jest to ich zaleta. Myślę, że na diecie redukcyjnej ja bym nawet nie przejmował się aż tak jakby indeksem insulinowym, tylko w połączeniu na przykład z jakby białkiem, czyli na przykład z jajkiem albo z rybą, od razu to wszystko się wyrównuje. I nie dość, że jesteśmy najedzeni, to dodatkowo jakby ten wyrzut insuliny nie będzie taki duży. No i ten indeks glikemiczny też się zmienia, bo to jakby jest kwestia ładunku glikemicznego danego posiłku całego. Tu mamy biały chleb, co jest, nie jest ani specjalnie sycący, ma niski, ma dość wysoki indeks glikemiczny i dość wysoki indeks insulinowy, także myślę, że no biały chleb w diecie, jak wiadomo, nie jest zbyt dobrym pomysłem. Chyba, że na przykład jesteście ektomorfikami, macie problem z nabiciem kalorii, męczy was jedzenie, nie chce wam się żreć, no to ja polecam biały chleb, po prostu, serio. Całkiem autentycznie rozpisuję ektomorfikom biały chleb, bo po prostu ważniejsze jest dla nich, żeby nabić odpowiednią ilość makro, niż nie wiadomo ile mikro, jak muszą tych węgli zjeść 600 na przykład w diecie, nie? Zdarza się. Kolejnego mamy banana.
Banan ma dość wysoki indeks glikemiczny, no ale wiadomo, jest to owoc, więc ma prawo troszkę być wyższy. Indeks sytości ma też dość spoko. Nie jakiś maksymalny, ale myślę, że no, jesteśmy w stanie tym bananem się najeść. No i odpowiedź insulinowa też jest dość wysoka. Także banana, wiadomo, no, jako główne źródło węglowodanów banany niekoniecznie, ale po treningu czy jako dodatek do posiłku myślę, że spoko. Kolejny mamy ryż. Ryż ma dość duży indeks sytości, także warto go włączyć do diety, na przykład, że jesteście być najedzeni. Ten indeks insulinowy też nie jest jakiś bardzo wysoki. Indeks glikemiczny jest też średni, mowa tu o białym ryżu oczywiście. No i na koniec rybka, bardzo duży indeks sytości, niewysoki indeks insulinowy i zerowy indeks glikemiczny. Także dzięki tej tabeli możemy wywnioskować, że na diecie redukcyjnej, w momencie, w którym chcemy się odchudzać, musimy zjadać tych produktów białkowych więcej, bo one nas sycą, jak widzicie, sycą nas i też nie powodują dużych wyrzutów insuliny, czyli mamy dwie korzyści, bo nie dość, że jesteśmy najedzeni, to dodatkowo nie stymulujemy tak mocno insuliny, która jak wiadomo w największym stopniu odpowiada za odkładanie się tkanki tłuszczowej i blokuje spalanie się tkanki tłuszczowej, także no staramy się na tej diecie redukcyjnej, żeby tych wyrzutów insuliny było jak najmniej, albo żeby były one jak najbardziej takie smoothie, wiecie o co chodzi, nie? No a dla ektomorfików myślę, że wtedy fajnym rozwiązaniem jest szukać produktów z niskim indeksem sytości, z niekoniecznie niskim indeksem insulinowym, bo im ta insulina jest potrzebna do tego, żeby nabierali mięśni, bo insulina jest nie tylko odpowiada za odkładanie się tkanki tłuszczowej, ale też w bardzo dużej mierze za budowę mięśni, bo po prostu insulina jest takim kluczykiem, który otwiera zawór, gdzie wlatują składniki odżywcze do komórek, do mięśni, albo jeżeli ich nie potrzebujemy, to w tkankę tłuszczową. Także zostawiam was z tą tabelką. Ja się żegnam. Mam nadzieję, że taki filmik merytoryczny się podobał. Nasze koszulki fauneki oczywiście są jeszcze dostępne. Łapa w nich siedzi. Wisioreczki od Rzyszta z modem Silver. Powerplate zostało parę sztuk, także nie wiem, czy jeszcze są. Ja jestem dumnym posiadaczem jednego. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmiku. Nie zapomnijcie o łapce, subskrypcji, dzwoneczku, komentarzu. Na razie.